TVG9, Klaudiusz Wesołek. Witam serdecznie. Dziś parę słów na temat Rona, ruska ja, ja Narodna ja, Armia. Co tłumaczyć należy jako rosyjska y, ludowo wyzwoleńcza armia. Podkreślam, rosyjska. Rosyjska narodowo-wyzwoleńcza, chociaż raczej ludowo-wyzwoleńcza jest odpowiednim tłumaczeniem. Jedna z najbardziej zbrodniczych, najobrzydliwszych formacji kolaboracyjnych trzeciej Rzeszy. Jak mówiłem w nazwie... Miała słowo rosyjska. Poza tym założył ją Bronisław Kamiński, uważający się za Rosjanina, chociaż pochodzenie miał polskie no i ojciec jego z pochodzenia był Polakiem matka miała pochodzenie polsko-niemiecko-inflandkie. Ale no sam uważał się za Rosjanina i za takiego chyba też my powinniśmy go uważać. Podobnież ta formacja tworzona była w obwodzie brańskim w Rosji. Później tam częściowo na wschodniej Białorusi. Ale, ale generalnie była to formacja kolaboracyjna, prohitlerowska, ale była to formacja z pod względem narodowym rosyjska i ludzie, jeśli ich nazwać ludźmi, którzy w jej skład wchodzili, byli Rosjanami. Czyli jednoznacznie zbrodnicza rosyjska formacja kolaborująca z Trzecią Rzeszą. Natomiast dla ruskich ONUd formacja, która się nazywa rosyjską, nazywała rosyjską, stworzona przez Rosjanina na terenie Rosji, to oczywiście Ukraińcy. No, w sumie nie ma, nie ma sensu dyskutować z tymi gnidami pseudokresowymi, różnymi, niby udającymi patriotów, którzy właśnie taki kit wciskają. No po prostu trzeba mówić, że to nieprawda. No, wyskoczyli tym, no z, wyskoczyli z tym przy okazji rocznicy powstania warszawskiego bo no bardzo próbowali w rocznicę krwawej niedzieli wyskoczyć z tym z, właśnie z atakiem na, na Ukraińców to się nie udało Ta rocznic, tamta rocznica była obchodzona godnie z pamięcią ale bez nienawiści bardzo dobrze trochę się bałem że że będą tam jakieś problemy w związku z tym nic do niczego takiego nie doszło no niestety tutaj yy, ruskim monucom ruskim trollom się nie udało no to powin postanowili zaatakować po raz drugi przy okazji rocznicy powstania warszawskiego oczywiście obraz Ukraińców mordujących yy, razem z Niemcami Polaków yy, w Warszawie no co do udziału ukraińców, no zawsze, yy, no, no yy, ktoś tu może jakieś pochodzenie etniczne wyciągnąć, no nie ma, nie ma takich takich dowodów, yy, ale nawet jeśli by byli, to uważam, że byli tacy w powstaniu. Yy, jeśli tam byli Ukraińcy z pochodzenia, no nie ma to większego akurat znaczenia. No jedyną formacją, która wtedy stacjonowała na y, terenie Warszawy, był Legion Wołyński. To była ukraińska, rzeczywiście, jedyna formacja. No nie wiadomo, czy. czy znaczy nic nie wiadomo o tym, czy. Przynajmniej nie znalazłem na temat tego, czy y, brali udział w tłumieniu powstania, czy popełniali zbrodnie wojenne. Bardzo możliwe, że tak, no ale to była fundacja, znaczy formacja dosyć mała, no, w porównaniu z udziałem formacji rosyjskich, jednostek rosyjskich w tłumieniu Powstania Warszawskiego. No właśnie o tym się Mówi mało, do, do niedawna się nic nie mówiło. No i faktycznie, no tutaj niektórzy się powołują na to, że w literaturze i to zarówno tam w beletrystyce, jak i we wspomnieniach, yy, właśnie powstańców yy, nie mówi się o udziale, udziale Rosjan po stronie niemieckiej. Właśnie te wszystkie formacje kolaboracyjne nazywa się. Kałmukami albo Ukraińcami. No, ja przynajmniej się y, spotkałem, także, że, że mówiło się o, o y, kałmukach, Ukraińcach, czy generalnie o, 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 o Rona, która mordowała. Natomiast y, nie mówiło się o Rosjanach. Dlaczego tak było? No, ja, ja tak y, próbuję. Y, Wejść w buty powstańców warszawskich. Oni wtedy czekali na wojska radzieckie, wojska sowieckie, czyli no, większości rosyjskie, które stanęły na przedpolach Warszawy. No i wkraczać do Warszawy, wyzwalać Warszawy nie, nie chciały. No i to no bardzo było przykre dla. Powstańców i chyba nie chcieli przyjąć do wiadomości, że Rosjanie, co prawda, przyszli, ale inni Rosjanie, jako właśnie Ros niemieccy kolaboranci, przyszli, ale mordować Warszawiaków. Po prostu, no, no to już było tak nie do zniesienia nie do przyjęcia dla nich, no że wyparli ten fakt ze, ze, ze świadomości i nazywali y, formacje ewidentnie rosyjskie właśnie kaumukami, czy czy Ukraińcami. Chociaż y, w rzeczywistości tak nie było. A jeśli rzeczywiście y, formacje Ukraińskie rzeczywiście yy, brały udział w tłumieniu powstania i dokonywały zbrodni, to i tak była to yy, kropla w morzu w porównaniu z formacjami rosyjskimi. No szczególnie, w szczególności najbardziej zbrodnicza okazywała się, okazała się Rona Kamińskiego, tak? Tego Kamińskiego. Jeśli to dla kogoś istotne, to z pochodzenia Polaka, ale, ale uważającego się za Rosjanina. Yy, oddziały Rona były naprawdę okrutne, mordowały w szpitalach, ściągając y, złote obrączki, wyrywając złote zęby. Naprawdę wielka, wielka potworność. Ale yy, Rona to była po prostu formacja rosyjska.